Hej, cześć, witajcie was w pierwszym odcinku z GTA 5 na moim kanale. Chyba to jest najlepsza gra świata. Oceny nie będę jeszcze mówił, bo jestem zielony w tej grze. Ale zobaczymy, jak tutaj postaramy się o to, by z klasą pokazać, że ja także mogę poczuć moc Grand Theft Auto 5. Tak, gra już swoją drogą ma 3-4 lata, a dalej się cieszy taką popularnością i taką ceną wysoką, bardzo wysoką. To będzie teraz cutscenka. Hands behind your back. Oh, come on, mister. We're giving you everything you want. Don't even think about it. I'll do it. Okay. Get in there. Sit tight. I'll handle the blasting. Don't blow yourself up. Pay attention. What's he doing? In the back. He's come on. In here. Leave Hurry. Us alone. We didn't do shit to you. No, uciekać już. Won. No i wszystko na razie się toczy bardzo interesująco. Ok, szukamy detonacji. Wzywamy detonację. A jak mi przykro. Pierwsze boom. Pierwsze boomy za płoty. Tak bardzo sucho. O, ja sobie oczywiście już strzelam, bo nie wiem jak się to sprintuje. Jak się tu sprintuje? A, tak się skacze. Tak się przeładowuje. A, tak się biegnie, dobra. Okej, okay. Tak celujemy, a tak strzelamy. No dobra, czyli już zajarzyłem wszystkie tajniki GTA 5. Jaka kasa? No widzę tu hajsy. Ale o co tu chodzi? W ogóle ja chyba źle idę. Ale się przebiegnę, nie? Mnie wolno, każdemu wolno. Okej. Chyba źle idę. Nie w tym kierunku, co bym chciał. Pisałem chwilę temu z jednym widzem i zapytałem go, co by mi polecił nagrać teraz. Online czy bardziej fabułę, więc polecił mi fabułkę. Dobra, zbieramy hajsy. Tak dużo, jak tylko będziemy w stanie. Mamy już 2000. 2,5. O, tu jest więcej hajsu. O kurde. 179,5 tysiąca. Jesteśmy bogaci. Zarobieni. O kurde, teraz będzie trudno. Jep. Uratowałem ci dupsko, kolego. Temu jeszcze nie pasuje. No jak może narzekać? Ażbym sam go miał ochotę zabić. Dobra, RB za osłoną. Bo się zaraz tu będzie coś świętego kroiło. A, detonacja numer 2. Jebło. Bardzo dobrze. Dobra, spieprzamy. Ale zawsze fajnie, bo można jeszcze raz spróbować. Dobra, martwy. Próba numer 2. Myślę, że tym bardziej udana będzie. No co wstajesz? Gleba, cynek. Okej. Okay. Już GTA 5 wywołuje u mnie emocje. Od pierwszych minut. Czekaj, oni rzucili granatem, nie? Nie, wydawało mi się. Dobra, trzeba ich wszystkich zestrzelić. Bo jednak ucieczka nie znajdzie większego sensu. A jeszcze ich przeżyło. Dobra, przeładunek. Ochrona. I zestrzelić tutaj. A, trafiony.
To co, myślicie o tym, żeby biec? Dobra, no to nachodzonego zastrzelimy. Jak się tak ładnie proszą. Kurde, więcej tego ścierwa przyjechało policyjnego. O, za tą skałę się ukryję. No ukrywaj się za tą skałą, co on nie umie? Really. Czekaj, bo jeden jest z tyłu. Dwóch znaczy. A się teraz porozstawiali. Nie mogę ich znowu zostawić w tyle, ale headshot soczysty poszedł. I ostatni. Jeszcze dwóch, kurde. Dobra, ostatni, ostatni, ostatni jeszcze. Zdychaj. No co za pomiot. Dobra, teraz do samochodu, czyli omijamy policję, mówiąc w szerszym skrócie, i biegniemy po samochód. Dobra, dobra, dobra. No, widać, że po śniegu ciężko przejść. No, no niech ekipa do mnie dojdzie, nie? O matko. Najpierw powybijać to wszystko. Dobra. No do samochodu, kur. Naprawdę. Nie, oni wolą się napieprzać. Dobra, Y do pojazdu. Pewnie rozbić im te szyby. Jeb w drzewo. Dobra, koń. O, jedziemy, jedziemy. Dobra, trzymamy. Już myślałem, że nie będę kierował, a to jednak. Dostałem zaszczyt, by pokierować pojazdem. Pierwszym samochodem, nie wiem jakiego modelu. Ile jedzie najszybciej na godzinę. Wow. A się obiłem. Bo mogę. Więc tak robię. Traktorek. Rolnicy nawet zimą uprawiają żyzne pola. Jeb, o śnieg. Tak jest. Trafiliśmy do celu. Wow. Szybko dojechaliśmy. Dobra, to idziemy, idziemy. Nie wiem, o co chodzi jeszcze, ale dotarliśmy do jakiejś wioski. Szujo. Jak nic nie... O, jak mi przykro. Dobra, trzeba ich pokonać. To jest jedyna metoda. Jak będę za śmietnikiem cię wlek nawalał. O kurde. Ale sypło. Tutaj może zmieńmy kryjówkę, bo tak nas oblężyli. A jednak strzelanie nie miało sensu. A, czyli teraz dogonić musimy tą kobietę, nie? O proszę, mamy zakładniczkę. A, gówno zrobił. Ci.
i z pieczu. Ha. Co strzelacie, gliniarze? Nie traficie z pipidówek z daleka. Chyba was coś swędzi, naprawdę. No i na początek gry już fail. Not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. A to akurat prawda. Haha. We know that you will show mercy to our friend. Biedny Michael. No i GTA 5. Dosyć nietypowym stylu zaczynamy. A i dajcie znać, czy chcecie więcej fabuły. Bo jak tak, to okej. Okay. Nie ma problemu. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. To słabo. Oh. Well, I think that's all we have time for. Sorki za hałasy. I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Sorry za ten hałas za oknem, ale gra sypie. Bardzo mocny. Tutaj pogodnie, widzę. O kurde. Aż tak źle? Po tej czołówce GTA 5 skończymy odcinek. Bo zależy mi na tym, żeby wrzucić jeszcze. Jak zdążę. Tutaj pokazują kamery, jak wygląda Los Santos. Tak, to jest Los Santos. Dawny Los Santos z San Andreasa. Tutaj już nieco lepszej wersji. No jak dla mnie wszystko to wygląda naprawdę na wygórowanym poziomie. Menele, gliny. Wszystko jest na swoim miejscu. I know just how you feel. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good luck now, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple of niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie.
Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Shit, come on. Dobra. Tu skończymy odcinek. Będziemy kontynuować fabułę w następnym odcinku. Dziękuję za obejrzenie go. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, nie wiem, online GTA 5. Jeżeli nie chcecie fabuły, to od razu mi dajcie znać. Jak będziecie chcieli, to będę kontynuował. Postaram się. No i myślę, że będzie, jak to oni mówili, cacy. Na razie, cześć, yo.